Tym razem mamy kaptura i też niezwykłego kaptura, tylko kaptura w edycji Helly Hansen. Wygląd tego kaptur nawiązuje trochę do Clio. Oczywiście kaptur robi to na swój crossoverowy sposób, czyli więcej przytłoczeń, więcej muskułów i więcej kształtów, które pokazują, że jest to samochód do walki z krawężnikami. Natomiast nie brakuje tu też różnych stylistycznych smaczków, takich jak na przykład czarny lakierowany plastik z przodu, mnóstwo chromowanych dodatków, a dla miłośników personalizacji przygotowano możliwość zakupu dwukolorowego nadwozia. Pakiet Helly Hansen to nie tylko lepszy wygląd zewnętrzny, to też bogatsze wyposażenie. Przykładowo mamy tu czołowe i boczne poduszki powietrzne, mamy asystenta wspomagającego ruszanie pod górę, mamy system multimedialny AirLink, mamy przyciemnione szyby tylne, mamy automatyczną klimatyzację i czujnik światła i deszczu i kilka innych dodatków, które uprzyjemnią życie kierowcy. Renault nie oferuje do kaptura ani wielu silników, ani szerokiego wachlarza mocy. Jedyny silnik diesla 1.5 DCI daje 90 koni. Taką samą moc ma słabsza jednostka benzynowa, która ma pojemność 0,9. Testowany przez nas silnik to 1.2, który jest turbodoładowany i ma 120 koni mechanicznych. Ma też 190 Nm momentu obrotowego dostępnych już od 2000 obrotów na minutę. Maksymalna prędkość 190, natomiast do setki czekamy 10,9 sekundy. Renault obiecuje, że samochód będzie palił poniżej 5 litrów w trasie i poniżej 7 litrów w mieście, co przy 45-litrowym zbiorniku paliwa wciąż powinno dać wystarczający zasięg nawet na dłuższą trasę. Przestrzeni w środku nie zabraknie, przynajmniej z przodu to od razu powiem, dlatego że kierownicę ustawiamy w dwóch płaszczyznach. Zakres regulacji jest wystarczająco duży. Nad głową przestrzeni również nie zabraknie, 4 palce co najmniej, więc też jest dobrze. Fotel regulujemy w podstawowych płaszczyznach, czyli przód, tył, góra, dół i kąt pochylenia oparcia. Brakuje tu regulacji odcinka lędźwiowego. Zobaczymy, ile miejsca zostało za mną. Na pierwszy rzut oka nie jest tak źle, ale na pierwszy rzut oka widać też bardzo charakterystyczne schowki za przednimi fotelami. Schowki, które w istocie schowkami nie są, są to tylko takie rozciągnięte gumki. Zobaczę teraz, czy ja się sam ze sobą zmieszczę. I całkiem przyjemna niespodzianka, dlatego że w tak kompaktowym samochodzie jestem w stanie sam ze sobą się zmieścić. Zajrzyjmy teraz do bagażnika, a w bagażniku znajdziemy 357 litrów pojemności. Możemy zajrzeć pod podłogę, a tu znajdziemy naprawdę pojemny schowek. I znajdziemy coś jeszcze, czego jeszcze nie widziałem, tak jak to Renault wymyśliło. Proszę bardzo, możemy tak odłożyć. I tu mamy taki uchwyt, który sprawia, że możemy łatwo przesunąć jednym ruchem całą kanapę do przodu i znacznie powiększyć bagażnik. Cennik kaptura zaczyna się od 55 tysięcy złotych i w tej cenie dostaniemy podstawową jednostkę benzynową, która będzie miała 90 koni mechanicznych i poziom wyposażenia Life. Poziom wyposażenia Zen jest droższy o 5 tysięcy złotych i jeszcze wyżej jest poziom Intense, który kosztuje 67 tysięcy złotych. Wersja Helly Hansen jest droższa o kolejne 2 tysiące złotych, czyli z podstawową jednostką benzynową Helly Hansen kosztuje 69 tysięcy złotych. Za tę samą kwotę dostaniemy wersję z silnikiem 1.2 o mocy 120 koni mechanicznych, ale w wersji wyposażenia Zen. Jeśli chcemy mieć 1.2, 120 koni i Helly Hansen, to zapłacimy już 77 tysięcy złotych. To jednak nie jest jeszcze koniec cennika, bo możemy mieć jeszcze droższe auto w wersji z silnikiem diesla. W najwyższej wersji wyposażenia Intense kosztuje on ponad 81 tysięcy złotych. Wersja Helly Hansen z silnikiem diesla nie występuje. Renault Captur dołączył do przepełnionego segmentu miejskich crossoverów i szczerze powiedziawszy nie wprowadził tu jakiejś wielkiej innowacji i myślę, że nie zmieni naszego postrzegania tego segmentu. Natomiast z całą pewnością ma jedną zaletę, a mianowicie jest skierowany bardzo wyraźnie do określonej grupy odbiorców, do ludzi młodych. Podkreśla to zarówno zewnętrznym wyglądem, jak i projektem wnętrza, jak i starannie skalkulowaną ceną. Oczywiście ma swoje wady i zalety, ale jeśli ktoś będzie chciał wyróżnić się na ulicy, to myślę, że Renault Captur sprawdzi się w tej roli znakomicie.